Oppo chodzi ze swoimi nowymi smartfonami Reno 12 i Reno 12 Pro do świata AI. Oto co nowego nam przygotowali. Zacznę od tego, że Oppo zupełnie przeprojektowało swoje smartfony. Teraz Reno 12 Pro i z tego co widzę po renderach Reno 12 5G są zupełnie inne niż poprzednicy. Mogę policzyć na palcach jednej dłoni smartfony, które nie mają zagiętego wyświetlacza i jednocześnie go mają, taki paradoks, i to z każdej strony zagięty. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie lubią zagiętych ekranów, ale płaskie wyświetlacze też im się nie podobają. Poza tym to zaokrąglenie występuje na każdej krawędzi, również dolnej i górnej, przez co on jest tak przyjemnie obły, że aż chce się z niego korzystać. Trudno opisuje się takie rzeczy, najłatwiej będzie jak pójdziecie do sklepu czy salonu operatora i sami zobaczycie jak to wygląda na żywo. No i mam nadzieję, że nie traficie tam na atrapę, bo często one zupełnie nie oddają tego, jak realnie telefon wygląda. Mam nadzieję też, że na takich egzemplarzach będzie zdjęta folia na ekranie, bo ta powierzchnia jest tutaj serio wyjątkowa. Tak gładko i przyjemnie palec po niej płynie, że serio, takich doznań nie ma często w najdroższych flagowcach. Tym bardziej fajna sprawa, że front jest pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 2, a przyznajmy uczciwie, do tej pory to Oppo nie szalało z takimi materiałami, raczej były to mniej znane szkła. Smartfon jest leciutki, cienki, naprawdę super to wygląda. Szkoda, że nie mamy wodoodporności, ale Oppo deklaruje, że w ich przypadku certyfikat IP65 gwarantuje odporność na 3 minuty silnego strumienia wody. Ale wiecie jak to jest, jak coś się stanie, to nie wytłumaczycie przecież serwisowi, że przestrzegaliśmy tych deklaracji. Na słowo nikt nie uwierzy, także IP65 to IP65, więc deszcz ok, ale na większe kontakty z wodą trzeba uważać. W międzyczasie informacja, że od dzisiaj do 2 lipca trwa oferta specjalna na ten model, jak i Reno 12 5G i Oppo urywa z ceny 300, także możecie go dorwać na promce. A ceny tych smartfonów znajdziecie w opisie. Reno 12 Pro i 12 są pierwszymi smartfonami z procesorem Dimensity 7300 od Mediateka. W recenzji sprawdzę dokładnie te procesory, co one potrafią i jak radzą sobie z temperaturami. Mamy jedną wersję pamięciową, ale taką doposażoną. 512 GB na pliki, ale tutaj jest rewelacja, bo mamy slot na kartę pamięci. Wskażcie mi smartfon z tego segmentu ze slotem na kartę SD. To jest ogromny, ale to ogromny argument za Reno 12 Pro, bo doskonale wiem jak Wam zależy na wolności w rozszerzeniu pamięci telefonu, zamiast płacić za chmurę. Nie mamy tutaj pamięci UFS 4.0 jak we flagowcach, ale UFS 3.1 jest spoko jak na ten segment. Oppo postanowiło dołączyć do rywalizacji o rynek rozwiązań AI. Dzięki temu mamy tutaj ich autorskie funkcje do wymazywania niechcianych osób czy też elementów ze zdjęć, asystent konturowania i przemieszczania elementów na fotach z dosztukowywaniem przestrzeni za nimi. Jest również schowek AI z podpowiedziami narzędzi do wykorzystania, jak czytanie strony z tekstem przez AI, streszczenie artykułów czy jakichś plików tekstowych oraz redagowanie przez sztuczną inteligencję tekstów, czy na przykład streszczanie nagrań audio w aplikacji Dyktafon. Ogólnie rozwiązania AI w Oppo wymagają rozszerzenia tego tematu, teraz tylko mówię, co nam, użytkownikom, zostało zaoferowane. W Polsce mieliśmy ostatnio z dopiskiem Pro Reno 10, także co się zmieniło w porównaniu z poprzednikiem. Dostaliśmy głośniki stereo, także ten największy problem dziesiątki został tutaj na szczęście uzupełniony. Nie spodziewałem się z kolei, że Oppo wprowadzi coś, o czym nie mówi się specjalnie często, ale w dobie TikToka i ogólnie wideo w social mediach jest moim zdaniem niebywale ważne. Chodzi o nagrywanie wideo w 4K z aparatu do selfie. Niestety dalej różnie z tym bywa w smartfonach z segmentu premium, także to podkreślam. Jest tu też nowy 50-megapikselowy aparat do selfie, także bardzo jestem jego ciekaw. Poprawiono również baterię, która już nie jest poniżej średniej rynkowej, bo przypomnę, Reno 10 Pro miał akumulator o pojemności 4600 mAh, a tutaj mamy 5000 mAh. Na razie niecałe 2 cykle ładowania przeszedłem, więc to bardzo wcześnie, jak na jakiekolwiek wnioski, ale powiem Wam, że wróży to solidne wyniki, nawet i powyżej 7-8 godzin pracy na ekranie. W tej cenie zdecydowanie oczekuję w tego typu smartfonach teleobiektywu i na szczęście Oppo pod tym względem nie rozczarowuje. Jest to 50-megapikselowa matryca, w interfejsie Oppo przewiduje zoom 5-krotny cyfrowy, także mam nadzieję, że tutaj zadzieją się fajne rzeczy. Na razie wrzucam Wam pierwsze zdjęcia, jakie zrobiłem Reno 12 Pro. Główne oko jest optycznie stabilizowane, jest też szeroki kąt, ale tylko o rozdzielczości 8 megapikseli. Na szczęście Oppo nie bawi się żadne obiektywy zapychacze typu makro czy 2-megapikselowy aparat do pomiaru głębi.
Cieszę się, że już na pierwszy rzut oka Oppo wyeliminowało to, co na pewno hamowało sprzedaż Reno 10 Pro, czyli dodano głośniki, poprawiono typ pamięci na szybszą, no i oczywiście dodano kartę SD, co będzie kartą przetargową. Na test tego modelu będę mógł Was zaprosić już niebawem. Tymczasem tyle. Cześć i do zobaczenia.